Dzień dobry Państwu. Dziś jako Konfederacja chcemy się odnieść do tematu wysyłania wojsk na Ukrainę. Ten temat krąży, ten temat buzuje. Ten temat został podsycony ponownie przez wypowiedzi czy dyskusje za zamkniętymi drzwiami na ostatnim forum, szczycie międzynarodowym w Paryżu. Nie mamy konkretnych informacji ze strony uczestników, ze strony Polski, w tym polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, kto właściwie za taką propozycją optuje. Natomiast kojarzony jest z tym prezydent Macron i polscy politycy od tej propozycji nie dystansują się. W sytuacji informacji, którymi dysponujemy i które są powszechnie znane także w polskim społeczeństwie, a mianowicie nieukompletowania polskich dywizji, stworzenia nowych dywizji głównie na papierze, wydania dużej części polskiego ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę i braku zdolności do szybkiego i sprawnego uzupełnienia zapasów czy uzupełnienia stanów, pewnego chaosu w dowodzeniu i w procedurach, braków prawnych, braków kadrowych, braków sprzętowych, braków szkoleniowych, braków finansowych, braku prawidłowego wynegocjowania umów offsetowych, braku postawienia linii produkcyjnych, uzbrojenia w Polsce, w polskim przemyśle obronnym i tak dalej, długo można by wymieniać, braków amunicyjnych. W sytuacji tych wszystkich braków dyskutowanie publiczne o wysłaniu wojsk do innego państwa, w którym toczy się wojna, jest, proszę Państwa, po prostu całkowicie niepoważne. Wprowadza niepokój wśród obywateli. Obywatele zaczynają szukać informacji, nie otrzymując ich od oficjeli, albo otrzymując jakieś dwuznaczne komunikaty podsycające te spekulacje. Zaczynają szukać tych informacji następnie w coraz mniej pewnych źródłach. Wystawieni są w ten sposób na działania dezinformacyjne i my przeciw tej sytuacji po prostu protestujemy. To pokazuje smutną kontynuację polityki pomiędzy rządem PiS-u i rządem Platformy. Bowiem to Jarosław Kaczyński pierwszy w 2022 roku snuł tego typu spekulacje. Co ciekawe, był wtedy skrytykowany za te spekulacje. Może gdyby w tamtym czasie prezydent Macron powiedział coś podobnego, to Jarosław Kaczyński byłby chwalony, no ale był krytykowany. Teraz z kolei minister Sikorski, prezydent Duda nie odcinają się jednoznacznie od tego typu spekulacji. Nikt nie mówi wprost, co to miałyby być za wojska, po co miałyby tam jechać, kiedy, na jakich zasadach, no to jest niepoważne. Jeżeli ktoś uważa, że snucie tego typu spekulacji medialnych przez polskich polityków zmieni losy wojny na Ukrainie, albo nie wiem, przestraszy kogoś na Kremlu w sytuacji, gdy tam trwa regularna wojna i od 2 lat giną żołnierze w dużych, ogromnych niestety ilościach po obu stronach, no to proszę Państwa, to jest po prostu niepoważne. To oznacza albo jakąś megalomanię ze strony tych polityków, albo jakąś całkowitą nieodpowiedzialność. Bowiem to wszystko, o czym tutaj mówimy, czyli nieprzygotowanie Polski nie tylko do prowadzenia wojny poza swoimi granicami, ale do obrony własnego terytorium, to nie jest dla nikogo tajemnicą. W kręgach strategicznych, wojskowych te wszystkie rzeczy są dyskutowane od lat na odpowiednich konferencjach. Co więcej, główny nurt analityków i strategów głęboko pomylił się w ocenie sytuacji. I to dwukrotnie. Najpierw zakładano, że Ukraina, że wojna prawdopodobnie nie wybuchnie. Tak mówili przedstawiciele wiodących ośrodków analitycznych i bardzo wielu strategów. Później, że Ukraina upadnie w ciągu kilku dni. Obie te rzeczy okazały się nieprawdą. No a w tej chwili z kolei znów analitycy, strategzy przeszacowali zdolności i ukraińskie, i wsparcia zachodniego. Przypomnę, że rok temu mieliśmy konferencję, na których mówiono o tym, że Rosję trzeba mieć odwagę zwyciężyć, że Rosja może w ogóle się rozpadnie, upadnie, że prawda, gospodarka rosyjska zbankrutuje pod naporem sankcji unijnych. Jesteśmy po 12 pakietach sankcji Unii Europejskiej, proszę Państwa. I Rosja ma zdolność do produkcji amunicji artyleryjskiej czy rakiet, które spadają na Ukrainę, większą niż państwa europejskie razem wzięte. No o czym to świadczy? Znaczy te 12 pakietów sankcyjnych działa, ale być może nie w tą stronę, co powinny, albo jest niewystarczające. Więc zwracam na to uwagę, że w tej chwili na tych wszystkich strategicznych konferencjach panują już nastroje dosyć depresyjne. Wystarczyło popatrzeć, co się mówiło
na konferencji na monachijskim szczycie bezpieczeństwa, albo pójść jutro do hotelu Sheraton na konferencję polityki Insight. Rok temu na tej konferencji zagraniczni mówcy występowali w buńczucznym tonie, mówili, zrobiliśmy wszystko, teraz trzeba tylko to wykorzystać politycznie. No dzisiaj już śpiewka jest zupełnie inna. I buńczuczne deklaracje, jakieś półsłówka, jakieś zapowiedzi prezydenta Macrona nie zmienią tego. Po prostu nie zmienią tego. I my apelujemy o umiar, o rozsądek, my apelujemy o to, żeby nie straszyć polskich obywateli, apelujemy o wzmacnianie polskiej obronności, żebyśmy byli gotowi do obrony Polski i apelujemy o niestawianiu polskiego bezpieczeństwa pod znakiem zapytania przez takie dwuznaczne deklaracje, że Polska może zostać wprowadzona do tej wojny. Polską racją stanu jest nie wejść do wojny na Ukrainie. Oczywiście w tym zakresie, w jakim możemy bez własnej szkody wesprzeć, żeby Ukraińcy tej wojny nie przegrali, ale do tej wojny się nie włączać. Wojciech Makulski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no apelujemy właśnie do rządu tak, żeby kierował się przede wszystkim bezpieczeństwem, interesem Polaków. To właśnie to powinien być nadrzędny cel wszelkich działań. Po to Polska pomaga Ukrainie od początku wybuchu wojny, nie działając w interesie Ukrainy, lecz działając w interesie właśnie Polski. Oczywiście my rozumiemy, że działania Federacji Rosyjskiej, imperialne zapędy, agresywne działania przede wszystkim na Ukrainie są zagrożeniem dla Polski. Właśnie dlatego Konfederacja nigdy nie negowała, że należy w sposób rozsądny wspierać Ukrainę, no ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w którym Polska zostanie wystawiona przez swoich sojuszników jako państwo, które najbardziej naraża swoje bezpieczeństwo dla tej wojny. Polska nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o egzamin z człowieczeństwa i to też powinien być bardzo ważny argument dla polskich dyplomatów na forach międzynarodowych. Ilość pomocy humanitarnej, militarnej, jaką Polska wysłała na Ukrainę, ofiarność polskich obywateli, to jest wzór, powinien być wzór do naśladowania dla innych państw, które dzisiaj tak odważnie mówią o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. Co dostaliśmy w zamian od Ukrainy? Dostaliśmy kolejne kłamstwa niestety na temat rzezi wołyńskiej, brak stanięcia w prawdzie wobec tego, co stało się 80 lat temu. Dostaliśmy kwestię polskiego rolnictwa, zagrożonego bardzo przez działania Ukrainy i także przez zaniedbania polskiego rządu, utrudnienia na granicy, konflikt z polską branżą transportową. Więc tych rzeczy, tych niewdzięczności, którą otrzymaliśmy od Ukrainy, również polscy politycy nie starają się w żaden sposób zażegnać. To jest rzeczywiście dla nas bardzo duży problem. Wydaje się, że bardzo dużo ukraińskich polityków ma wobec Polski jedynie oczekiwania, jedynie żądania, a brak tutaj realnej współpracy, porozumienia i wdzięczności między Polską a Ukrainą. No i tutaj rolą polskich polityków powinno być zmiana tej sytuacji. Tak, przestanie pokazywania Polski jako państwa niepoważnego, jako niepoważnego partnera. To, co się działo chociażby po ataku rakietowym na wschodzie Polski, kiedy polskie władze w ogóle nie reagowały na to, co się dzieje i czekały na to, co powiedzą Stany Zjednoczone. W jakim świetle to stawia Polskę? Stawia to Polskę jako państwo, które nie podejmuje własnych suwerennych decyzji, lecz jest zależne od swoich większych partnerów. Tak to nie powinno wyglądać. No i potem ponosimy my wszyscy tego konsekwencje, że Ukraina nie traktuje nas jako poważnego partnera. To musi się zmienić. My powinniśmy zachęcać naszych sojuszników do tego, żeby bardziej angażowali się w pomoc Ukrainie, dlatego że no oczywiście nie przegranie tej wojny przez Ukrainę leży w interesie Polski, ale leży także w interesie zachodnich partnerów. No i oni muszą zrozumieć, że nie może być tak, że to Polska tę największą daninę składa na pomoc walczącej Ukrainie. Jesteśmy państwem frontowym, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, więc powinniśmy również otrzymywać bardzo wiele wsparcia od naszych zachodnich sojuszników. To jest coś, co w naszej opinii, o co nasi politycy po prostu nie zadbali w ostatnim czasie i to musi się zmienić. Także zachęcajmy naszych sojuszników do wspierania Ukrainy, pomagajmy Ukrainie dalej, ale w sposób mądry. No i zażegnujmy tę panikę, którą może wywołać taka dwuznaczność i tajemniczość polskich polityków, dlatego że takie nastroje nie służą nawet tej sprawie. Wiemy, że polscy politycy, oni chcą wspierać Ukrainę. No na pewno taka panika, niepewność wśród polskich obywateli temu nie będzie służyła i może być wodą na młyn dla wschodniej propagandy. Także apelujemy do tego, żeby kierować się bezpieczeństwem, interesem Polaków i w tym wykorzystywać nasze atuty, naszą pozycję do gry międzynarodowej, do tego, żeby namawiać sojuszników do wspierania Ukrainy. No i przede wszystkim myślmy o polskich interesach i to musi być punkt wyjścia do wszelkich działań na arenie międzynarodowej, a także do działań wewnętrznych. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia.